codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No i rozpoczynamy temat dla reportera. Trzeci dzień września, ale pierwszy dzwonek. Jarek Adamek, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym. No tak, od dzisiaj ciężka robota tych bitnych dzieci. Tak to wygląda, maszerują oczywiście. My czekamy na wasze telefony oczywiście w temacie do 9:45, 65 529 5529 i mamy już pierwsze połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panie Jarku. Ja mam serdeczną prośbę, czy może pan mi podać, na jakiej ulicy w Lesznie mieści się sklep medyczny, bo szukam jego. Sklep? Był bardzo wdzięczny. Sklep medyczny. Sklepów medycznych jest kilka. Jeden jest na ulicy, to jest Ułańska. Ułańska, tak jest. Ułańska. Jest jaka? Na... Ułańska. Jest na placu Meciga sklep medyczny. Może jeszcze tak? Gdzieś jest. Także jest ich kilka. A Ułańska po prostu w tym co miejscu? Nie wiem, co jest? To jest poprzeczna z 17 stycznia. Niedaleko radia zresztą. Aha, serdecznie dziękuję panie Jarku. Serdecznego dnia. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Udało się. 65 529 5529. I czekamy na kolejne telefony w sprawach, oczywiście wszelakich, zresztą jak było słychać, można pomóc i tak. Na szybko. Bywają takie również nietypowe telefony. Trzeba się dobrze w mieście orientować. Może jakieś takie podróże studyjne po mieście musiałbym sobie robić. Z mikrofonem, tak. Żeby namierzać różne sklepy w różnych branż. Dobrze. Czekamy. Oczywiście linia jest wolna. Zapraszamy 65 295 5529. Nie zastanawiajcie się absolutnie. Dzwońcie, opowiadajcie, jak tam u was. No, może jeszcze jakieś zaległości powakacyjne i poweekendowe państwo macie. A może tak, to zapraszamy oczywiście. To jest odpowiednie miejsce, odpowiedni moment na to, abyście zadzwonili i opowiedzieli, jak tam u was czas mknie do przodu. A ja zazdroszczę tym wszystkim, którzy dopiero teraz jadą na wakacje. Są tacy ludzie, którzy są... Znam też takich. Wczesne po sezonie lubią i oni, myślę, wygrywają najwięcej. Nic tylko pozazdraszczać. Już nie ma tłoku, a jeszcze jest ładnie i jeszcze jest ciepło. No dzisiaj do 31, dwóch w naszym regionie, także zresztą w większości kraju będzie upalnie. Pamiętajcie o tym, żeby pić wody dużo. To apeluję już w każdej prognozie pogody, jak tylko zerkam właśnie na te wysokie temperatury. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie lotniska. Tam na tym lotniskiem lata bez przerwy jakiś odstraszacz. I było mnóstwo na działkach przydożynkowe, mnóstwo ptaszków takich, wszystko się wyniosło. Mm-hmm. Nie wiem, czy tam aż taki potrzebny, czy tam jakieś Messerschmitty latają na silnikach odrzutowych, a może utrzymanie takiego sokoła kosztuje, to może to znajomy królika, żeby miał pensję. Proszę pana, ten sokół to na siebie świetnie zarabia, bo on przez cały weekend wozi spadochroniarzy. No dobrze, no ale mogły te ptaszki na tych działkach zostać. A taka jest pustynia na działkach. No tak. Ja tylko wyjaśniam, co to jest za samolot. To jest samolot, który właśnie wozi skoczków spadochronowych. No dobra, no. Jak jest znajomej królika, nie zostanie. Następna sprawa. W Lesznie, temu, kto jest w Lesznie odpowiedzialny za ustawianie znaków, to należy się Nagroda Nobla. Prawie na każdym, w każdym miejscu, gdzie stają autobusy, jest zakaz zatrzymywania. No więc jak mogą autobusy stawać? Ciekawe zagadnienie. Zaraz może nam ktoś to wytłumaczy. Proszę? Mówię, może nam ktoś zaraz to wytłumaczy. No jest zakaz zatrzymywania. Jeżeli jest przystanek, to z mocy przepisu 15 metrów jedną, 15 drugą nie wolno się zatrzymywać, nie potrzeba znaku zatrzymywania. A jak jest znak zatrzymywania, to autobusom również nie wolno się zatrzymywać.
Następna sprawa, ulica Kasprowicza, tam jest zakaz zatrzymywania i tam jest taki, pod spodem nie dotyczy chodnika. Ale konia z rzędem temu, który na chodniku stawi samochód, a z boku będzie 1,5 metra miejsca. Tak jak mówią przepisy, ale że tam stawiają pracownicy sądu i prokuratury, to im wolno wszystko. Bo ani Straż Miejska nie przyjedzie, jak się zgłosi, ani policja, po co? Żeby się narazić. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za telefon i obserwacje. Tak. Może ktoś tu wyjaśni nam tutaj te zasady. Wiem, że mamy takiego zaprzyjaźnionego pana instruktora nauki jazdy, który czasem dzwoni i wyjaśnia te sprawy związane z przepisami ruchu drogowego. Może pan zadzwoni, jak ma pan chwilę. Oczywiście. Od kursantów. To się polecamy. Mamy połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, już dzwonię. Już pan dzwoni, super. Dzień dobry. Tak jest. Zataczka autobusowa z częścią infrastruktury drogowej nie jest jezdnią, a znak obowiązuje na jezdni. O. No i mamy odpowiedź. I mamy wyjaśnione. Dziękuję panu pięknie. Proszę bardzo. Do usłyszenia. Dobrego uczenia życzymy i spokojnej jazdy i spokojnej pracy. I już wiedziałem, że będzie wytłumaczenie i jest wytłumaczenie. Mówisz, masz od ręki. Zatoczka autobusowa jest częścią infrastruktury drogowej. Tak, a nie jest jezdnią. A nie jest jezdnią. Mamy telefon? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko chciałem poinformować, że pociągi z Leszna do Głogowa znowu nie jeżdżą. Także może państwo by zajęli się tym problemem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. My już kilka temat razy... rzeka. Tak, my już co najmniej kilka razy się tym zajmowaliśmy. Ja powiem państwu szczerze, że chyba większą sensacją jest, jak jeżdżą. Jak jeżdżą, zdecydowanie tak. Wielokrotnie na dworcu jestem i słyszę komunikat, że jest odwołany. Komunikacja zastępcza, tak to wygląda. No co zrobić? Mamy kolejne połączenie w temacie dla reportera. Dzień dobry. Dzień dobry. Radio Leka? Tak, słuchamy. Proszę o taką wiadomość. Czy jest możliwe, żeby się dowiedzieć, gdzie można gaśnicę podbić, że jest ważna w Lesznie? Samochodową. O. Dobrze. Gdzie można w Lesznie podbić gaśnicę samochodową? Chodzi o jej przedłużenie chyba tej ważności. Tak. Może ktoś ze słuchaczy tu odpowie, bo ja szczerze mówiąc nie bardzo wiem, ale okej. Czekamy na telefon od naszych słuchaczy. A słuchacze oczywiście niezawodni, także myślę, że za moment ktoś się pojawi z taką odpowiedzią odnośnie gaśnicy. Jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W temacie gaśnicy można podjechać na Unię Europejską na stację diagnostyczną, można wymienić jeden za jeden. A jeszcze mam pytanie odnośnie, jak już jesteśmy przy nauce jazdy. Jak to jest z przepisami? Czy dany instruktor może wozić poza tym uczącym się tyłu jeszcze dwóch pasażerów w trakcie tej nauki? Bo powiem szczerze, trochę mnie to przeraża. Zapisałam dziecko na naukę jazdy i jak widzę, jak przyjeżdża pan z kursantem, kursant prowadzi, a z tyłu jeszcze razem wszystkich jest dwóch, no to kiedy dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, to kto jest za to odpowiedzialny? Kursant? Instruktor? Dlaczego świadomie ktoś naraża moje dziecko, jeżeli prowadzi ten samochód osoba niedoświadczona, która się uczy dopiero? Czy to jest zgodne z przepisami? Takie moje zapytanie. Może ten pan również odpowie. Dziękuję bardzo. No ja się tak uczyłem. No w końcu kogoś, zabierze. Myślę. Nie no, ja tak się uczyłem. Jechałem z tyłu w maluchu i jeszcze obok kolega i ten kursant z przodu w czterech, żeśmy jechali i się uczyłem trochę też obserwując to, jak kolega się uczy. Jakoś bo niektórzy wzrokowo też. Nikt wtedy nie myślał o takich rzeczach, ale może pan instruktor wyjaśni. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem tylko podać nazwę firmy, która ewentualnie wydaje znaczki o ważności gaśnicy. Firma Gascom na terenie dawniejszej Roszarni. Pozdrawiam serdecznie. Okej, dziękujemy bardzo. Czyli mamy już Unię Europejską jeden adres, tutaj dawna Roszarnia. Znaczy ja mam nadzieję, że oni nie tylko wydają znaczki, ale i spojrzą na te gaśnice. To jest podstawa, żeby ta gaśnica rzeczywiście, znaczy absolutnie nie polecamy jej używać. Sobie leży. Ja myślę, że pan po prostu taki skrót myślowy zastosował, że oni tam jednak legalizują te gaśnice na kolejny czas. Dzień dobry. Mamy telefon, witamy. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, ja mam takie pytanie. Czy bramie wjazdowej można parkować? A ktoś panu parkuje?
została pożywana 7 lat codziennie. O, to już jakąś rocznicę można zorganizować. Należało. Wie pan, robi sobie ja jak wzywam policję, żeby wjechać. Przyjeżdżają, wie pan, i kpią sobie, nie tu opierniczają czego, jak mówili. Ja mogę nazwiska podać. Nazwisk pan nie musi podawać, ale rzeczywiście jest to bardzo nieprzyjemne, kiedy się zastawia bramę. Czasem ja się też w mojej kamienicy z tym spotykam. No, najczęściej jest nerwowo wtedy. No, często ten znak taki, bo czasami na bramach się montuje takie znaki, nie parkować, brama wjazdowa. No, nie wszyscy się stosują, to prawda. Tak jest, na tej bramie u mnie to nie mogę wjechać, bo sobie powiem panu szczerze, że to jest taki konfident policji i oni przyjeżdżają. Nie awanturę robią, czego ja go mogę. No dobrze, dziękuję bardzo. No ten znalazł rzeczywiście, nawet jak jest, to niektórzy jakoś tak niespecjalnie się podporządkowują. Ale może ktoś nam tutaj też coś poradzi. Jest czasami tak, że ludzie już sobie z takim problemem poradzili i mogą się podzielić tą radą z innymi. Mamy telefon? Tak jest, zgadza się. Dzień dobry. Dzień dobry. Legalizacja gaśnic, ulica Niepodległości, wjazd od ulicy Królowej Jadwigi, wjazd przed bankiem. Dziękuję pięknie. To już trzecie miejsce, które nam państwo podają. Mam nadzieję, że słuchacz sobie notuje. I wybierze jeden z punktów. Dokąd ma pojechać, żeby sobie tam przedłużyć tą gaśnicę. 65 529 5529. Telefon kolejny. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Tam pani pytała o to, czy mogą jechać więcej osób niż jedna. Oczywiście, że tak. Tych osób, z tego co wiem, to ustawa przewiduje nawet 11. Tam wchodzi podczas egzaminu nawet dyrektor WORD-u może jechać, osoba nadzorująca, praktykant, który uczy się na egzaminatora, pan egzaminator, kierownik ośrodka, instruktor prowadzący i tych osób jest dużo, dużo więcej. Ustawa przewiduje, że nawet podczas egzaminu czy nawet na nauce jazdy mogą znajdować się, bo może nawet być kontrola z Wydziału Komunikacji, jak są przeprowadzane lekcje. I też wtedy pani wsiada z tyłu z nami i jedzie po prostu na jazdy. To czym wy wtedy jedziecie? Przyczepka z tyłu. No na przykład autobusem. Ach, autobusem, no ale tak, bo to wiem. Nie, no tak pani się śmiała, ale jest naprawdę lista osób, która jest upoważniona, jasne, żeby ale, poruszać. Tak, ale pani, pani zawężała tą grono do tego, czy mogą inni uczniowie jechać. Dwóch dodatkowych uczniów. Dwóch dodatkowych uczniów może jechać. Tak. Dobrze, tak. Dziękuję panu bardzo. Czyli wszystko proszę jasne, bardzo dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze mieć takich ludzi. 11 osób. I czego nie stresuj się w ogóle na tym egzaminie. Ja sobie wyobraziłem w tym autobusie, jak 11 osób jedzie z tyłu. No ale więcej będzie się woziło, prawda? Ale no to jest już jednak stres, bo trzeba i nagle zdać. Jest takie, panie kierowniku, na siku. No, ciekawa rzecz, nie wiedziałem. No ile można się dowiedzieć z tematu dla reportera? Dobrze, mamy jeszcze nieco ponad minutę do przerwy, także na pewno jeszcze odbierzemy telefon, jeżeli ktoś wybierze ten do nas do studia. Bardzo ciekawa audycja dzisiaj, bardzo różnorodne tematy. 65 529 5529. Zapraszamy. Zadzwońcie jeszcze, dzisiaj jest fajnie. No naprawdę, dużo rzeczy można się dowiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, słyszycie, pan instruktor jest akurat także chwilowo wolny, więc może też przy okazji państwo różne rzeczy rozjaśnić. Minuta jeszcze do przerwy, także wybierzcie nasz numer. No bo później kończymy temat, wielokrotnie o tym wspominałem. Kończymy temat i nagle się telefony rozdzwonią. I jest połączenie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Był odnośnie tych kursantów, którzy mogą jechać, nie mogą jechać. Był taki okres po serii wypadków, że był zakaz, że mógł przebywać tylko kursant kierujący. Mhm. Ale przepisy się zmieniają, więc jest jak jest. Ale ja dzwonię w innej sprawie. Okay. Po raz trzeci dzwonię odnośnie znaku drogowego, który jest niewidoczny na ulicy Chrobrego, że znajdujemy się na ulicy podporządkowanej. Jest cały zasłonięty przez drzewo. Pierwsza sprawa. Mhm. I druga sprawa. Na ulicy łączącej z Klonówca do Lipna, takiej nowej, znaków drogowych dalej nie ma. Dobrze, że tam nie doszło do żadnego wypadku, bo tam nie ma żadnego znaku drogowego. A droga jest otwarta, nie ma barierek, że tam jeździć nie wolno.
Miłego dnia. Klonowiec Lipno. Klonowiec Lipno jest taki nowy łącznik zrobiony między początkiem Klonówca, a dojazd do ulicy w Lipnie łączący Lipno z Rzeczkowem. A ja głupi. I brak jakiegokolwiek znaku. Ja jest spotkany radiowóz tam, kiedyś zapytałem, dlaczego nie ma znaków. Panowie mi odpowiedzieli, że gmina już zamówiła. Ale to jest rozmowa sprzed półtora miesiąca. Może zamówili w Chinach i płyną statkiem te znaki. Może tak, ale to należało drogę zamknąć i nie oddawać ją do użytku, skoro nie ma żadnego znaku drogowego. A jak głupi, nie wiedziałem, że jest taki łącznik i jechałem tam rowerem pod wiadukt na górę, żeby tam do Lipna się dostać. Już teraz będę wiedział. Dziękuję bardzo przy okazji za te informacje. A o znaki zapytamy pana wójta. Teraz krótka przerwa. No i wracamy. Druga część tematu dla reportera i w tej drugiej części mamy już telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Proszę pana, ja się chciałem dowiedzieć w Urzędzie Stanu Cywilnego we Pskowie, ile tam tych pań pracuje, że oni zapominają o tych weteranach, co 51 lat ponad przeżyli w małżeństwie i żadnego oznaczenia ani nic. Mm-hmm. Jeżeli idzie o odznaczenia dla złotych jubilatów, to z tego co pamiętam, to w Lesznie tutaj przerabialiśmy. Najczęściej jest tak, że to rodziny zgłaszają te osoby. Te osoby zresztą muszą wyrazić zgodę. Jest potrzebna troszkę procedura, żeby takie odznaczenie prezydent nadał. Także ja raczej bym tutaj sugerował szanownym państwu samym albo właśnie rodzinie, żeby w Urzędzie Stanu Cywilnego takiego zgłoszenia dokonać. Także nie, to z automatu nie ma tak, bo wiem, że to nawet są właśnie potrzebne zgody. Nie można zrobić na przykład niespodzianki małżonkom, że odznaczenie dostają, bo to byłoby bardzo miłe, ale tu jednak, ponieważ chodzi o decyzję prezydenta, czyli organów państwa, musi być wniosek i musi być zgoda. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Pamiętam, że ten temat przerabialiśmy. Tak, pani zadzwoniła i powiedziała, że niektórzy... No, niektórzy właśnie dostali, nie ma takich niespodzianek, bo niektórzy nie chcą po prostu otrzymać. A to w ogóle, to jest jeszcze inna historia, że bywa czasem, że właśnie małżonkowie formalnie są małżonkami, ale żyją troszkę jak pies z kotem i ciężko by ich było zaprosić razem nawet na jedno spotkanie z tej okazji. Różnie bywa. Mamy telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Czy Radio Elka? Tak, słuchamy. Ja mam dzwonię w takiej sprawie. Chodzi mi o autobusy Mila z Leszno. Dzwonię z Grodziska konkretnie. Był ostatni autobus na Bojanice z Leszna o godzinie 18.30. Niestety został wycofany. A my mamy taki problem, że nasze dzieci mają lekcje w szkole w Lesznie do godziny 17.15, 18.00. I po prostu już nie mają powrotu do domu. Mhm. I co z podstawą można by zrobić, gdzieś udać? Nie, próbowali państwo pisać do tej firmy? Nie, bo to właściwie tak wyszło od wczoraj, że ten autobus jest wycofany. Nie wiemy, czy jakieś pismo wystosować. Ja myślę, że gdyby państwo, jeżeli jest tam więcej tych dzieci, bo to pewnie jak zawsze o co chodzi, no to o pieniądze, czyli o opłacalność kursu, żeby, że tak powiem, wystosować nawet większą grupą takie pismo i wtedy no, firma też ma taką wiedzę, że są klienci na te autobusy, nie? Mhm. Bo tu chyba takiego jakiegoś obowiązku ustawowego, nie wiem, chyba nie ma, więc bardziej myślę, że tutaj kwestia apelowania trochę do firmy, ale także pokazania, że są klienci i że są pieniądze, no po prostu, no taka sprawa. Więc ja myślę, że akurat taki wniosek, czy taka prośba w imieniu klientów będzie chyba najbardziej skuteczna. Dobrze, to dziękuję bardzo. Proszę za pomoc. Uprzejmie. I pozdrawiamy serdecznie. No tak, rok szkolny się rozpoczął, jak na początku tematu wspomniałem. No i tak. Z tymi dojazdami różnie bywa. Do podstawówek to oczywiście gminy mają obowiązek zagwarantować dojazd, no ale do szkół ponadpodstawowych tu już z tym jest gorzej. Mamy telefon? Zdaje się, że tak. Dzień dobry, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Krzyżowy.
dokładnie z ulicy Warzywnej. Ja mam taki problem. Jeździ po naszej ulicy taki autosklep firmy piekarniczej ze Wschodu Gierczak. I on jest normalnie jak F-16. Jego słychać, a nie widać. Jest melodyjka, ja nie zdążę nawet babci założyć, a jego już w ogóle nie ma na ulicy. Tam też u nas wokół państwo tak no, w podeszłym wieku. Oni pewnie zdążą być widać, a jego już nie ma. A to jest taki samochód, który sprzedaje pieczywo, tak? Tak, tak, tak. Ten autosklep taki, nie? Bo my ostatnio podnieśliśmy głowę przez szybę, żeby zobaczyć, a jego już nie było. Melodyjka była, a jego już nie było. Bo nie szybszy niż naprawdę już dawka. Dobrze, że nie rzuca tym chlebem w tym razie. No jakby rzucał, to by było lepiej. No nie, bo jak czerstwy chleb mógłby kogoś zabić. Dobrze, apelujemy do firmy tej właśnie, która prowadzi tę sprzedaż obwoźną. No, słychać was, ale nie widać. Zwróćcie uwagę panu kierowcy, no klienci są, ale nie nadążają. Tam, więc może troszkę wolniej tam przez te Święciechowe, żeby jednak tych parę przystanków zrobić. Ja będę jakieś takie samochody z lodami. Myślę, właśnie o tym pomyślałem od razu. Tę melodyjkę mam w głowie. Tak, ale proszę, ja nie wiem, no. My mieszczuchy, tam sobie po chleb idziemy w kapciach, bo mamy piekarnię albo sklep ze chlebem, a na wsi jest inaczej. Szanowna firmo ze Wschowy piekarnicza, dajcie temu kierowcy troszkę więcej czasu na objechanie tej trasy, bo słyszycie. No klienci są, ale nie nadążają. Pieniądz się marnuje, no. Moglibyście zarobić. Jest kolejny telefon. Mamy telefon, dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry, słuchamy. Witam. Panie Jarku, pandemia była, nie? No była. Była. A czy ludzie umierali? Umierali. Czy nie można by było jakiś, nie wiem, postawić obelisk w Lesznie tych, którzy odeszli? Interesujący pomysł. Poddajemy go pod rozwagę organizacjom pozarządowym i radnym. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. No to jest ciekawy pomysł. Wiesz co, w wielu miastach na Dolnym Śląsku, a zwłaszcza w Czechach, w Austrii, są takie kolumny morowe na rynkach. W Rydzynie taka jest, ta kolumna Świętej Trójcy. W Czechach jest tego masa. I to było właśnie upamiętnianie ofiar tych epidemii w XVII-XVIII wieku. Także takie stawianie takich pomników dla upamiętnienia... Czyli nic nowego. Znaczy z jednej strony dla upamiętnienia tych, którzy zmarli, z drugiej strony dla podziękowanie przed tym, że się nie zmarło. Więc okej, pomyślcie sobie. No. Temat rzucony. A kolejny temat przed nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Radio Elka, tak? Tak, słuchamy. Chciałabym bardzo podziękować panom z budowy, którzy pomogli mi przy samochodzie, gdy nie chciał mi zapalić jednego dnia. Bardzo dziękuję tym panom. To niech pan jeszcze powie, gdzie ta budowa, żeby ci budowlańcy wiedzieli tam na tym rusztowaniu. W Gronowie, przy ulicy Jagieły. Okej. Panowie z Gronowa, z ulicy Jagieły, wielkie dzięki. Czujcie się wyróżnieni. Pani kwiatów i motyli nie zamówiła, ale... Może ale to zamawiam. O proszę właśnie, bardzo. Zamawia tak, pani. To zamawiam. Ewiku, proszę uprzejmie. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiam. Życzymy panom bezpiecznej i dobrej pracy i dobrej pensji i gramy kwiaty i motyle. No i kwiaty i motyle za nami. Fajne chłopaki. Dobrze, 65 5 29 5 5 29. Mamy jeszcze 3,5 minuty dzisiejszego wydania tematu dla reportera, więc zadzwońcie jeszcze z czymś. Koniecznie, bardzo bo tego czasu nie wiem. Bardzo zmaicona audycja dzisiaj, więc może ktoś coś w jakiejś sprawie jeszcze nam tutaj się zgłosi. Ale najpierw trzeba oczywiście zadzwonić. 655-295-5529 jeszcze przed końcem programu. Jeżeli ktoś wybierze ten numer, to oczywiście pojawi się na naszej antenie. Nie zwlekajcie. My czekamy oczywiście na ten telefon. I ten telefon właśnie zaraz się pojawił. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, mam taką sprawę. Ulica Osiecka i koło ronda... Grzybową. Tam jest taki mały stawik, prawda?
Wie pan, które to miejsce? Znaczy, stawek tam, w tym miejscu? No, takie bajorko małe, no, przy drodze. No, okej, okay, spojrzę sobie. I co tam w tym? To jest przy samej ulicy, niedaleko Ronda Grzybowo. Chodzi mi o to, że tam leży w tej wodzie hulajnoga elektryczna. A. Nie wiem, to, od jakiej firmy. No, ale co z hulajnogą? Nie, ważne. Ale chodzi mi o wodę. No tak. Oj, ja myślę, że tutaj akurat w tej sytuacji, jeżeli to jest miejski teren, to nawet myślę, że Straż Miejska powinna wyłowić tę hulajnogę. Tak jak pan słusznie zwrócił uwagę ze względu właśnie na wodę i żeby tam żadne świństwo się do tej wody nie dostało. Dokładnie tak. Dobra, dziękuję bardzo za ten sygnał. A jeżeli firma od hulajnóg, bo pewnie ma w Lesznie swojego przedstawiciela, szuka, bo jej mi jednej brakuje, to tam. Hulajnoga robi za ubota właśnie w tym miejscu. Ale sama się tam nie znalazła. Sama się myślę, tam że nie znalazła. Takich umiejętności jeszcze nie ma. Tak, nie zmaterializowała się cudownie. Przy okazji nie pozdrawiamy typa, który ją tam rzucił. Jak bardzo musiała przeszkadzać. No ale dobrze. 655-29-5529. Niewiele czasu do końca programu, także czekamy jeszcze minuta i kończymy temat dla reportera. Czy na koniec ktoś chciałby dorzucić coś od siebie we wtorek, to zapraszamy serdecznie. Może być coś miłego, ale jak będzie niekoniecznie coś miłego, to też przyjmiemy na klatę, tylko po prostu jeszcze wykorzystajcie tę minutę, bo jak nie, to my tu z Erykiem zaczniemy procedurę pożegnawczą. Tak. I procedura pożegnawcza wygląda w ten sposób, że... Że zaproszenie na jutro też mamy. Jutro i zdziwią się państwo, jutro o 9.15. Jak zawsze, oczywiście, że tak od poniedziałku do piątku w dni robocze. Dzisiaj te pół godziny naprawdę bardzo szybko przemknęły, ale to właśnie za sprawą waszych telefonów. Było ich sporo, miejmy nadzieję, że jutro będzie podobnie. A ja pozdrawiam pana od chleba. Wolniej, kochany, wolniej. Miłego dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.